kresówka. Mikołaju, co to za stopień? Nie rozumiem. Wszyscy dostali jedynki, z wyjątkiem Ananiasza. On ma szóstkę. Musisz wziąć z niego przykład. Nigdy, to wstrętny Lizus i Kujon. To nie jest żaden argument. Jutro ze sprawdzianu z matematyki masz mieć taki sam stopień jak on. No nie, to niemożliwe. W takim razie, drogi przyjacielu, pożegnaj się na dłuższy czas i z boiskiem, i z piłką. Kochanie, jesteś taki rozsądny. Cukierki nie są zdrowe, przecież wiesz. Tak, mamusiu, szkodzą na zęby. Cześć, Ananiasz. Dokąd tak maszerujesz? Do piekarni, a co? Nie, nic. Mogę iść z tobą? Chciałbym cię o coś poprosić. Jasne, ale uprzedzam, jeśli liczysz na to, że kupię ci cukierki, jesteś w błędzie. No coś ty, nic z tych rzeczy. Pomyślałem sobie, że byłoby fajnie spędzić kilka chwil z przyjacielem, Ananiaszem. I może nawet powtórzyć trochę matematyki przed jutrem, co? A po co miałbym z tobą powtarzać? Bo pozwalamy ci z nami grać, choć jesteś beznadziejny. Wcale nie jestem beznadziejny i wcale mi nie pozwalacie. No może i tak, ale musisz mi pomóc, bo muszę mieć lepszą ocenę. Pożyczę ci za to komiksy o kapitanie Błyskawicy. No proszę cię, zrobię wszystko, czego zażądasz. Więc to będzie 1,25, dodać 2,10, dodać... Razem 7,80. Tak, rzeczywiście. Bardzo szybko liczysz w pamięci, młoda damo. Alala, zawsze się musi popisywać. Wow. Chciałabym się dowiedzieć, Eudoksjo, czy ty masz dobre oceny z matematyki? Nie tylko z matematyki. A o co chodzi? Czy mogłabyś mi pomóc przed jutrzejszą klasówką? Kiedy? Teraz? Tak, tak. Niemożliwe. Teraz mamy podwieczorek, a potem lecimy do muzeum po materiały na prezentację. Ale trzymamy za ciebie kciuki. Właściwie mogę ci pomóc, czemu nie? Naprawdę? Tak, jeśli pomożesz mi się z nią umówić. Z Jadwinią? No nie, Mikołaju, z Eudoksją. Nie, masz ze mną zostać. Masz mi ułatwić spotkanie z Eudoksją. Dalej, Gottfried! Ale bałwan! Naśladuj go, Eudoksja na pewno zwróci na ciebie uwagę. Przecież sam mówiłeś, że jestem beznadziejny. Niby tak. O, no ale coś da się wykombinować. Ale co? Czekaj, nie pomyślę. Mikołaj, podaj! Podaj tutaj! Podaj! Co ty wyprawiasz, Mikołaj? Przecież Ananiasz jest przeciwnikiem! Faul! Był faul! Jaki faul? Jesteście w jednej drużynie, no nie? To po co gwiżdżesz? Dla przyjemności. Ananiasz, strzelaj! Nie! Moja kanapka! Gol! Brawo, brawo, Ananiasz! Ona wypowiedziała moje imię!
Wszystko widziałem! Pomogłeś mu strzelić, choć gra przeciwko nam! No, zaraz dostaniesz fangę w nos, oszuście! I to wcale ci się nie opłaci, bo nie pomogę ci jutro na matmie! Przecież ty jesteś z matmy zerem! Ale jutro wszystko się zmieni, ponieważ zawarłem z Ananiaszem umowę na lepszy stopień! I odpowiesz jutro na wszystkie pytania? Tak, a w zamian pomagam Ananiaszowi oczarować Eudoksję. O rety, chwila! Kujon jest zakochany? Wybacz, Eusebiuszu, jestem dla ciebie za szybki. Tak, Ananiaszu, świetnie. Ananiasz, to się w końcu musiało wydarzyć. Zaczekaj, czemu zatrzymujesz piłkę? Miałeś mi pomóc wygrać. I już idziecie? Tak, mamy dużo pracy, mówiłam ci przecież. To co, powtarzamy? A z jakiej racji? Czy już jestem umówiony z Eudoksją? Chyba nie. No nie zdążyłem, sam widziałeś, że dziewczyny szybko poszły. Wiem, co zrobimy. Idziemy do muzeum. Do muzeum? Wy też idziecie, inaczej jutro nie macie na mnie co liczyć. Ona tam jest. Podejdź do niej teraz i zagadaj. O czym mam zagadać? Skąd mam wiedzieć? Wymyśli jakieś kujonowe muzealne ciekawostki. Ona to uwielbia. Mnie się te obrazy w ogóle nie podobają. A nie, boję się. Pośpiesz się, jak nie, to dostaniesz fangę w nos. Naprawdę, zaraz poumieramy z nudów. Mogę się dowiedzieć, co wy tu robicie? Jesteśmy z Ananiaszem. Tak, on przyszedł powiedzieć Eudoksji, że ją kocha. Co robimy? Będziemy tu kwitnąć cały dzień? Ananiaszu, to prawda? Nie, nieprawda, nie kocham jej. Zostawcie mnie wreszcie w spokoju. Coś mi się wydaje, że na klasówce każdy będzie musiał radzić sobie sam. Pośpiesz się, Mikołaj, znowu będziemy spóźnieni. Wcale mi się nie śpieszy, zwłaszcza, że dostanę kolejną jedynkę. Nie martw się, do wszystkiego można się przyzwyczaić. No tak, ale mój tata będzie zły i nie pozwoli mi więcej z wami grać. I pomyśleć, że to wszystko przez tego szpiega Ananiasza. A co wam znowu zrobiłem? Nic, zupełnie nic, tylko obiecałeś mi pomóc w matmie. Ale była również umowa, chodziło o spotkanie z Eudoksją. Co ty tam chowasz? Oddaj to, szybko, nie masz prawa! To list miłosny do Eudoksji. Założę się, że nigdy go jej nie dasz. A właśnie, że dam. No to już, jest okazja. Ja nie potrafię. Może lepiej ja się tym zajmę. Zrobisz to? Tak, ale dajesz mi wszystkie odpowiedzi. Nie jestem pewien. No, zgoda. Tak! Zaczekajcie! Eudoksja! Poczekaj chwilę. Dawaj do mnie. Nie, ja pierwszy. Ej, on to posłał do mnie. Nie, do mnie. Dawaj do mnie. Do mnie. Proszę mi to zaraz oddać. Nie, to niemożliwe, Ananiaszu, to twoje pismo. Jestem rozczarowana twoją postawą, zasługujesz na jedynkę. To niesprawiedliwe! Oni mnie zmusili! Jak ona zaczyna tak patrzeć, to lepiej nie dyskutować.
jest dla mnie? Tak, od Eudoksji. I co ci napisała? Możesz jej odpowiedzieć, że nasze wspólne wyjście do kina jest raczej niemożliwe. Dlaczego? Wydaje mi się, że się co do niej pomyliłem. To nie jest dziewczyna dla mnie. Popatrzcie, ile w tym liście jest błędów. Ananiasz to głupek. Mikołaju, jak tam klasówka z matematyki? No tak jak prosiłeś, dostałem taką samą ocenę jak Ananiasz. O, ach tak, naprawdę? Jedynkę. A co? Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsa.